Witajcie kochani, dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was kolejny tag i skupię się w nim na naszych, a w zasadzie na moich oczach, ponieważ jest to, jak sama nazwa na dole wskazuje, tag All About Eyes, w którym powiem Wam wszystko o pielęgnacji, demakijażu oraz makijażu moich oczu. Pierwsze pytanie to ulubiony krem pod oczy i jest to według mnie Shiseido Benefiance. Jest to najlepszy krem pod oczy, na jaki w życiu trafiłam. Nie jest to tani produkt, zdaję sobie z tego sprawę i ja też nie używam go codziennie, natomiast jest to naprawdę najlepszy krem pod oczy, jaki wpadł kiedykolwiek w moje ręce. No, jest to już solidna kuracja przeciwzmarszczkowa, natomiast ja mam takie podejście, że na pewno kremem przeciwzmarszczkowym nie zrobimy sobie krzywdy. To wcale nie jest tak, że jeżeli używamy ich teraz w młodym wieku, to później nie będą na nas działały. Także jeżeli mogę, jeżeli akurat finansowo dobrze stoję, to wolę postawić na coś naprawdę droższego, lepszego, faktycznie coś, co będzie na moją skórę pod oczami działać jak najlepiej. Jest to krem bardzo gęsty, bardzo bogaty. Pokażę Wam w środku, jak widzicie, nawet jest tu taki dzióbek, on jest bardzo gęsty. Niewielka jego ilość wystarczy pod oczy, żeby nawilżyć i faktycznie poczuć różnicę, poczuć, że ta skóra się po prostu napiła. Mamy tu 15 ml w tym słoiczku. Na dole dam Wam linka do jakiegoś sklepu, gdzie możecie go dostać. Z racji tego, że jest gęsty, jest bardzo wydajny, także w sumie cena jest adekwatna do jakości i do wydajności tego produktu. Nie używam go jednak na dzień pod makijaż, ponieważ jest za gęsty i obawiam się, że po prostu korektor ważyłby się na nim. Za to lubię zadbać właśnie o skórę pod oczami podczas nocy i na noc nakładam taki krem pod oczy i naprawdę rano skóra jest wypoczęta i bardzo, bardzo nawilżona. Kolejne pytanie to ulubiony korektor pod oczy i tutaj nie musiałam się długo zastanawiać. Affiniton z Maybelline. Naprawdę korektor, który mam może z pół roku, nie więcej. Kupiłam go na którejś z tych wyprzedaży Rossmanowskich czy tam z drogerii Natura, już nie pamiętam. I powiem Wam, że naprawdę to jest to, czego ja potrzebuję od korektora pod oczy. Konsystencja jest dosyć rzadka. Pokażę Wam na skórze. Mój odcień to 0,2. Także jak widzicie, w porównaniu z moim odcieniem skóry teraz jest dość jasny, natomiast jako mam dzisiaj na oczach i jak najbardziej fajnie się sprawdza. Maskuję cienie pod oczami, z którymi ja raczej nie mam wielkiego problemu i delikatnie rozświetla. Ja go ściągam tutaj w formie takiego trójkąta, żeby rozświetlić całą tą strefę pod oczami. Jest bardzo lekki i to jest dla mnie ważne, ponieważ ja właśnie, tak jak mówię, nie cierpię na jakieś specjalne cienie pod oczami, nie mam z tym wielkiego problemu. Natomiast lubię, jak ta okolica jest jaśniejsza, wtedy ten wzrok jest taki wypoczęty i skóra wygląda o wiele, wiele lepiej. Dlatego właśnie aplikuję odrobinę takiego korektora pod oczy. Co jest ważne, on jest na tyle lekki, że mamy wrażenie takiego chłodnego, nawilżającego korektora pod oczami, nie jakiegoś takiego, wiecie, masła, tylko naprawdę czegoś przyjemnego, nie wchodzi w zmarszczki. Naprawdę no, jest tak leciutki, że później skóra wygląda jakby faktycznie naturalnie tak wyglądała. Jest też wydajny, bo ja go używam naprawdę w dużej ilości, jeszcze go mam tyle mniej więcej, tutaj widzę taflę. Także jeszcze na pewno na długo mi wystarczy i na pewno do niego wrócę, bo jest po prostu rewelacyjny. Robi wszystko to, co dla mnie korektor robić powinien, także bardzo go polecam. Kolejne pytanie to ulubiony produkt do brwi i tutaj już miałam trochę problem. Z jednej strony bardzo lubię te farbki do brwi typu Aquabrow, ponieważ one są bardzo trwałe. Wczoraj na przykład byłam na basenie, miałam pomalowane brwi i bez problemu wytrzymały. Nic się nie rozmazało, nie spłynęło, także są to bardzo trwałe i fajne produkty. Natomiast wymagają odrobiny cierpliwości, troszeczkę umiejętności, trzeba się po prostu z nimi obyć, nauczyć się ich używać, ponieważ no, można sobie nimi zrobić krzywdę, jeśli zaaplikuje się je nieumiejętnie. Natomiast zdecydowanie są to fajne, trwałe produkty. Z drugiej strony lubię kredki do brwi, bo są szybkie w użyciu, bardzo praktyczne, wrzucamy do kosmetyczki, zajmują mało miejsca i naprawdę możemy zrobić czy to pojedynczymi włoskami efekt takich fajnych, gęstych brwi, czy po prostu wypełnić tam, gdzie mamy braki i też jest ok. Natomiast zdecydowałam się jednak na ten produkt. Zdecydowanie, gdybym miała zostawić sobie jeden z nich wszystkich, to zostawiłabym sobie ten.
Jest najpraktyczniejszy, najszybszy w użyciu i daje najnaturalniejszy efekt. Pokażę Wam, jak wygląda na przykład dzisiaj na moich brwiach. To jest brew zrobiona tym produktem. Wygląda, jak widzicie, bardzo naturalnie. Tutaj no, w zasadzie nie widać, żebym ja cokolwiek miała na brwiach. One wyglądają, jakbym miała je po prostu naturalnie gęste. I jest to oczywiście L'Oreal Brow Artist Plumper. I to jest taka szczoteczka, spiralka do brwi. Produkt, który łączy w sobie zarówno żel do brwi, który po prostu unosi nam włoski i utrzymuje je na miejscu, jeśli mamy włoski, które lubią wędrować, a moje takie są, to na pewno to jest duży plus. Druga sprawa oczywiście ma w sobie kolor, czyli delikatnie barwi nam brwi, tam gdzie brwi są jaśniejsze i wydaje się, że ich nie ma, tam zdecydowanie uzupełnia wszelkie braki w kolorze. A po trzecie ma w sobie mikrowłókna, które optycznie i nie tylko optycznie zagęszczają nam te brwi. Także rewelacyjny produkt, takie trzy w jednym i efekt naprawdę naturalny. Także myślę, że to jest zdecydowanie mój ulubieniec, jeśli chodzi o makijaż brwi. Kolejne pytanie to ulubiona baza pod cienie i tutaj nie miałam żadnego problemu, ponieważ posiadam tylko jedną. Jest to Urban Decay i to jest Eyeshadow Primer Potion. To jest ta wersja klasyczna. Wersja, w zasadzie baza, nad którą zastanawiałam się dość długo, tak jak już Wam wspominałam w poprzednich filmach, ponieważ nie jest tania. Około 100 zł, 90 zł ona kosztuje w Sephorze. To dla mnie było dosyć dużo. Wcześniej pamiętam, że używałam bazy z Absolute New York, którą dostałam w ogóle w Glossy Boxie. Wcześniej w ogóle inwestowałam w tak tanie bazy jak baza Elfa, która kosztuje chyba poniżej 20 zł, także 90 zł za bazę pod cienie to było dla mnie dużo. Natomiast tak jak już Wam mówiłam nieraz, jest to świetna baza, doskonale się sprawdza, cienie wyglądają na niej świetnie, bo ona delikatnie maskuje koloryt naszej naturalnej powieki, ale nie robi nam jakiejś, wiecie, to nie jest korektor. Świetnie utrzymuje te cienie, ja mam dosyć tłustą powiekę i tutaj nie ma żadnego problemu, naprawdę cienie trzymają się doskonale przez całą dobę. To jest no, naprawdę dobry produkt. Cena wynika też na pewno z pojemności, bo tutaj mamy aż 11 ml produktu i przy takim zużyciu, jaki ja potrzebuję, czyli raz dziennie wyciskam sobie mniej więcej taką ilość, takie maleńkie ziarenko i to wystarcza mi na obie powieki, no to ja nie wiem, na ile ten produkt mi starczy. Naprawdę, mam go chyba od marca, tak mi się wydaje. A zużycie no, jest takie, że mam tu delikatnie ściśniętą tubkę, a tubka jest bardzo ciężka, więc jest tam jeszcze bardzo dużo produktu. Nie wiem, czy nie prędzej się przeterminuję, niż ja go zużyję, bo tutaj mamy tylko 6 miesięcy na opakowaniu. Ja tam nigdy się nie trzymam tych dat tak jakoś ściśle, bo wiadomo, że producenci wolą przesadzić z datą ważności i nie mieć później problemu, jeśli komuś coś zaszkodzi, niż dać dłuższą datę ważności. Rewelacyjny produkt. Naprawdę polecam, jeżeli któryś z Was waha się właśnie ze względu na cenę, to myślę, że nie wahajcie się dłużej, ponieważ tutaj mamy naprawdę dużą objętość dobrego jakościowo produktu, także jak najbardziej polecam Urban Decay. Teraz ulubiona paleta cieni. Tutaj no, to wszystko się zmienia, prawda? Co jakiś czas pojawia się coś nowego w mojej kosmetyczce i coś innego staje się ulubieńcem. Natomiast na dzień dzisiejszy, no, myślę, że zaskoczeniem nie będzie, że jest to Zoeva. Jest to Zoeva Cocoa Blend, czyli ta najnowsza ich paleta. Paleta, na punkcie której mam świra po prostu. Cieszę się jak dziecko za każdym razem, gdy patrzę na te cienie. Jest to ta paletka inspirowana pudełeczkiem czekoladek. No kocham ją, po prostu ją kocham. Od kiedy ją mam, to ją w kółko męczę, używam. Nawet tutaj przystała się też moja mama, także używamy jej teraz często obydwie. Zużycie, jak widzicie, małe. To są tak wydajne cienie, tak napigmentowane, tak cudowne jakościowo, że no naprawdę no wielki, wielki ulubieniec. Na dzień dzisiejszy moja ulubiona paleta wszechczasów. Próbowałam ją porównywać z innymi paletami. Ostatnio wpadła w moje ręce paleta Mermaids Forever, chyba tak. Mermaids Forever z Makeup Revolution. Próbowałam znaleźć odpowiedniki tych kolorów na tej palecie, ponieważ tam mamy bardzo dużo kolorów i porównać na jednym i drugim oku i
Co Ewa wygląda po prostu pięknie. Wygląda szlachetnie, te kolory są no, cudowne, przenikają się, to jest coś pięknego. No, natomiast tamta no, wyglądała po prostu taniej na powiedzę. Nie mówię, że jest jakaś bardzo zła, no ale jeżeli mamy dać, no powiedzmy drugie tyle, bo ta paleta kosztuje 70 zł, i cieszyć się taką jakością i to na długo, ponieważ no, tutaj jest duża pojemność tych cieni, to myślę, że warto jednak zainwestować w coś lepszego. Doskonała jest ta paleta i no tak, moja ulubiona na dzień dzisiejszy. A ulubiony produkt do demakijażu to oczywiście Bioderma. Nie jest to tani produkt, ja mam tu największą butlę półlitrową, ale warto poczekać, kiedy są promocje, na przykład w Superfarmie. Często takie promocje się trafiają, kiedy mamy dwie butelki w cenie jednej, no i wtedy to się jak najbardziej opłaca. Produkt najwyższej jakości, jeśli chodzi o demakijaż. Nie podrażnia ani skóry, ani oczu. Nigdy nie miałam przypadku takiego, żeby faktycznie coś tam było podrażnione po demakijażu tym płynem, także jest po prostu rewelacyjny. Co mogę jeszcze powiedzieć? No nie jest tani, tak jak mówię. Znalazłam ostatnio jego całkiem niezły zamiennik. Znalazłam, w ogóle dawno już informacja o tym krąży po internecie. Chodzi oczywiście o Garniera płyn, który chyba jest mocno inspirowany Biodermą, bo nawet opakowanie jest bardzo podobne. Dalej jest w fazie testów, natomiast no jak najbardziej wypada dobrze. Też nie podrażnia, też jak najbardziej dobrze zmywa makijaż, no i kosztował mnie 10 zł za 400 ml. Tutaj mamy 500 ml i cena jest dosyć wysoka, z tego co pamiętam chyba 69 zł. Poprawcie mnie, jeśli jest inaczej, ale no cena jest wysoka za ten płyn. No ale jeżeli mam wytypować najlepszy i najulubieńszy płyn do demakijażu oczu, to będzie to właśnie ta Bioderma. Ulubiony tusz do rzęs. Tu z ręką na sercu muszę Wam powiedzieć, że takiego po prostu jeszcze chyba nie ma. Nie trafiłam na tusz do rzęs, który by spełnił moje wszelkie oczekiwania, bo albo tusz jest świetny, pięknie wydłuża, ale szybko zasycha i za chwilę jest z niego jakiś taki kruszący się glut. Albo jest świetny, pięknie wydłuża, pogrubia, wygląda niesamowicie, ale nie da się go zmyć z rzęs. I tak było chociażby z Volume Million Lashes So Couture. Ostatnio go używam bardzo często, ale no niestety zmycie tego produktu graniczy z cudem. Ja najpierw męczę go Biodermą, potem jakimś olejkiem, na koniec dwufazowym płynem i jeszcze mam wrażenie, że coś tam jest między tymi rzęsami i jeszcze rano się budzę często i mam po prostu pandę pod oczami. Także to też jest problem. Czasem produkt wygląda fajnie na początku, potem się skruszy w ciągu dnia i naprawdę z ręką na sercu nie trafiłam jeszcze na tusz do rzęs, który by mnie tak zadowolił, żebym mogła powiedzieć, że jest to mój ulubieniec wszechczasów, jeśli chodzi o tusze do rzęs. Żeby coś Wam pokazać w tej kategorii, pokażę Wam za to bazę pod tusz do rzęs. Bazę, którą używam teraz codziennie i naprawdę jestem bardzo zadowolona z efektu. W zasadzie zmieniła trochę wygląd moich oczu, ponieważ nie zawsze chce mi się bawić z rewitalaszem i nakładać go codziennie, żeby mieć długie, piękne, gęste rzęsy. Zdarza się tak, że jest taki okres, kiedy faktycznie sumiennie codziennie nakładam rewitalasz i wtedy ten efekt jest cudowny. Natomiast na co dzień, kiedy mi się nie chce w to bawić, a chcę mieć fajny efekt długich, pięknych rzęs, to właśnie nakładam tą bazę. Jest to po prostu w formie takiej maskary biała baza, którą aplikujemy przed nałożeniem tuszu do rzęs. Wydłuża rzęsy i sprawia, że o wiele łatwiej manewruje mi się potem tuszem po rzęsach, bo po prostu łatwiej później szczoteczka sunie po tej bazie, to się wszystko ładnie łączy i naprawdę ani nie zmniejsza trwałości tuszu, wręcz przeciwnie, ani nie kruszy się, no nie robi nic złego z naszymi rzęsami, ani z tuszem na rzęsach, natomiast no, daje piękny efekt długich, gęstych rzęs, także bardzo go polecam, to jest Eveline Advanced Volumier, pewnie po francusku. Kosztuje około 11 zł i dostaniecie go w każdej drogerii, gdzie sprzedawany jest Eveline, także bardzo, bardzo polecam, świetny produkt. Teraz ulubiony eyeliner i tutaj nie zastanawiałam się ani sekundy. Jest to oczywiście Maybelline żelowy eyeliner, który wpadł mi w ręce już ponad rok temu. Zaczęłam go używać i nie przestałam do tej chwili i teraz mam już nowe opakowanie, jak widzicie dopiero zaczęłam go używać, natomiast poprzednie opakowanie używałam dokładnie rok.
Nic się z nim nie działo, naprawdę pod koniec, no wiadomo, on już trochę zgęstniał, już nie był taki żelowy, ale po prostu dałam do niego kropelkę Duraline i właściwości były identyczne jak na początku. Teraz na którejś z przeceń kupiłam po prostu nowy, żeby już mieć świeży produkt. Są świetne. Nie dość, że opakowanie jest śliczne, jest szklane, wygląda tak profesjonalnie, że jakby tu było napisane, nie wiem, Bobby Brown, Givenchy, cokolwiek innego, to wyglądałoby to równie profesjonalnie. Konsystencja jest świetna, jest taki masełkowaty, sunie po skórze, bardzo łatwo się nim rysuje, jest bardzo trwały, tak jak mówiłam, ja mam tłustą powiekę i często złej jakości eyeliner po prostu odbija mi się na dole. Ta tutaj jaskółeczka, która idzie do góry, później odbija się i jest na dole. Także ten tutaj sprawdza się doskonale, ja go aplikuję po prostu takim ściętym pędzelkiem z Maestro bodajże. I naprawdę efekt jest rewelacyjny, trzyma mi się cały dzień, nie mam żadnych zastrzeżeń do tego produktu, a ponieważ jest tani, kosztuje około 30 zł i wystarcza mi na, no gdybym miała wykończyć go tak zupełnie do końca, to pewnie by mi starczył na półtora roku. Także zdecydowanie mogę go polecić, jest to świetny produkt. Kolejne pytanie to ulubiony pojedynczy cień. Tutaj chwilę się zastanawiałam, bo jednak trochę mam takich pojedynczych cieni i nie mogę powiedzieć, żeby któryś był taki, wiecie, najulubieńszy, po który bym sięgnęła, bo każdy jest inny. Są jasne, są świecące, są ciemne, są do konturowania, są różne. Natomiast tak chwilę pomyślałam i stwierdziłam, że gdybym miała wybrać produkt, pojedynczy cień, który używam, kiedy nie chcę mi się bawić paletami, nie chcę mi się bawić w tworzenie jakiegoś spektakularnego makijażu. Chcę się pomalować jednym cieniem. To będzie to Maybelline Color Tattoo w kolorze On and On Bronze. To jest cień na leniwe dni. Mam go dzisiaj na powiekach. Wygląda tak, czyli jest takim lekko połyskującym, brązowawym cieniem, za co go kocham. Jest bardzo trwały i aplikuje się bez bazy. To jest cień kremowy. Takie mam zużycie po chyba 4 miesiącach. Jest bardzo napigmentowany, nakładam go w ogóle palcem, tak wygląda. Daje nam taką piękną, brązową taflę. Nakładam go bez bazy i trzyma się cały dzień. Naprawdę nie ma żadnej potrzeby utrwalania go czymkolwiek. Zdarzało mi się go używać jako bazy, czyli pod cienie o podobnej tonacji i wtedy on bardzo pogłębiał ten makijaż. Natomiast właśnie w leniwe dni po prostu biorę palcem, nakładam go gdzieś w zewnętrzny kącik i to jest koniec mojego makijażu i on pięknie podkreśla mój kolor oczu. Bardzo ładnie się utrzymuje i wygląda, myślę, dosyć szlachetnie na oku. Także bardzo polecam Maybelline Color Tattoo kolor 35 On and On Bronze. I wreszcie ostatnie pytanie. Pytanie, które już nie jest kosmetykowe. Pytanie o okulary przeciwsłoneczne, ulubione. I pokażę Wam tu moje zdezelowane Ray-Bany. Moje absolutnie ukochane okulary, które no przeszły już ze mną sporo. Mam je 2 lata. Wyglądam w nich tak. Najczęściej właśnie w nich chodzę. Wydaje mi się, że w tym modelu mi jest całkiem do twarzy. Tak jak mówię, już mają porysowane szkła i te plastiki po prostu no, są w tragicznym stanie, bo używam je zarówno na co dzień do chodzenia, jak i do biegania, do sportu i tak dalej, także one są dosyć mocno zniszczone. Natomiast po prostu je uwielbiam i myślę, że czas najwyższy sprawić sobie po prostu nowe, ale ten sam model. To by było na tyle, tak? All about eyes. Myślę, że przyjemny. Mnie przynajmniej bardzo przypadł do gustu, kiedy oglądałam go u innych dziewczyn. Oczywiście otagowuję Was wszystkie, ktokolwiek ma ochotę, niech zrobi ten tag, bo myślę, że jest bardzo fajny. Na dzisiaj pozdrawiam Was cieplutko i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!